Wir wollen uns heute und morgen mit zwei Abschnitten aus dem Matthäus-Evangelium beschäftigen. Dzisiaj i jutro będziemy chcieli zająć się urywkami z Ewangelii Mateusza. Heute Abend lesen wir Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Dzisiaj przeczytamy Mateusza 16 rozdział od 13 do 20 wiersza. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13 wiersz. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. Na tej skale, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Die Überschrift ist aus Kapitel 17, Vers 8, wo es heißt: Jesus allein am Ende. Naszym tematem jest słowa z 17 rozdziału 8 wiersza pod koniec: tylko Jezusa samego, czy tylko sam Jezus. Wir haben auch schon im Gebet gesagt, dass wir in einer sehr bewegten Zeit leben. I już w modlitwie to wspominaliśmy, że teraz przyszło nam żyć w takich niespokojnych czasach. Und da ist es wunderbar, dass wir jetzt versuchen können, unsere Blicke weg von dieser Erde auf himmlische Dinge zu richten. I chcielibyśmy nasze spojrzenia odsunąć od tej ziemi i spojrzeć w te niebiańskie rzeczy. Und noch mehr auf eine Person richten dürfen. I tym bardziej skierować nasz wzrok na osobę. Eine Person, die wir noch nie gesehen haben. Na osobę, której nigdy jeszcze nie widzieliśmy. Aber an die wir glauben. Ale w którą wierzymy. Wie Petrus schreibt, die wir lieben. Jak Piotr pisze, którą miłujemy. Und die wir bald sehen werden. I którą wkrótce zobaczymy. Der Jesus im Matthäus-Evangelium wird immer mehr verworfen. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus jest coraz bardziej odrzucany. Der erste Vers aus Kapitel 1 gibt eine Einteilung für das Matthäus-Evangelium. Pierwszy wiersz z pierwszego rozdziału daje nam podział tej Ewangelii. Er war Sohn Davids. On był synem Dawida. Das ist Kapitel 1 bis 12. To jest rozdział 1 do 12. Zum Haus Israel gesandt. Posłany do domu Izraela. Aber dann steht dort auch Sohn Abrahams. Ale potem jest tam jeszcze też dodane syn Abrahama. Und am Ende von Kapitel 12 verlässt er das Haus. I pod koniec 12 rozdziału Pan opuszcza ten dom. Und setzt sich an den See. I zasiada nad jeziorem. Und offenbart in Kapitel 13 die Wahrheit über das Reich der Himmel. I w 13 rozdziale objawia prawdę o Królestwie Niebios. Aber in Kapitel 14 und 15 tut er noch einmal 7 Wunder. Ale w rozdziale 14 i 15 jeszcze raz czyni 7 cudów. Aber die Menschen in Israel wollen den Jesus nicht haben. Ale mimo tego ludzie w Izraelu nie chcą Pana Jezusa. In Vers 4 von Kapitel 16 lesen wir. W czwartym wierszu 16 rozdziału czytamy, dass sie ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sind. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany. Tak. Und dann heißt es, er verließ sie und ging weg. I na koniec tego wiersza i opuściwszy ich odszedł. In den Versen 5 bis 12 warnt der Jesus auch seine Jünger, sich nicht den Pharisäern und Sadduzäern anzuschließen. I w 5 do
12 wiersza Pan Jezus ostrzega swoich uczniów, aby nie przyłączali się do faryzeuszy i saduceuszy. Und damit sind wir jetzt in unserem Abschnitt. I teraz jesteśmy w naszym urywku. Der Jesus ist an dem nördlichsten Punkt Israels. Pan Jezus jest na najbardziej na północ wysuniętym punkcie Izraela. Das ist wunderbar zu sehen, dass auch die Geografie im Wort Gottes eine wichtige Rolle spielt. To jest coś też wspaniałego, móc zauważyć, że również geografia odgrywa ważną rolę w Biblii. Es ist noch einmal 40 Kilometer nördlich vom See Genezareth. To jest, ten punkt jest 40 km na północ od jeziora Genezaret. Wir könnten heute sagen im Libanon, in Syrien. Dzisiaj byśmy ten obszar nazwali, że jest to Libanon należący do Syrii. Also am Fuße des Gebirges, wo der Hermon ist und so weiter. Das ist die Stelle. A więc u podnóża gór, gdzie jest góra Hermon, to jest właśnie to miejsce. Und normalerweise könnte der Jesus mit dem Hauch seines Mundes alle Menschen verderben. I normalnie Pan mógł tchnieniem swoich ust zniszczyć wszystkich ludzi. Aber anstatt das zu tun, ale zamiast tego, spricht er in diesem Abschnitt zum ersten Mal über die Versammlung. Po raz pierwszy w tym urywku mówi o zgromadzeniu. Stellt euch vor, eure Kinder oder eure Ehepartner, sie hassen euch. Wyobraźcie sobie, że wasze dzieci albo wasz mąż albo małżonka nienawidzą was. Und anstatt euch zu trennen, i zamiast się rozdzielić, rozejść, öffnet ihr euer Herz noch mehr. Otwieracie swoje serce jeszcze bardziej wobec nich. Das ist unser Herr. Taki jest właśnie nasz Pan. Er macht nicht Schluss mit uns Menschen. On nie kończy w tym momencie z nami ludźmi, sondern er gibt noch mehr. Ale daje jeszcze więcej. Das ist dieser Abschnitt. I to jest właśnie ten urywek. Zunächst einmal fragt der Jesus die Jünger, was sagen die Menschen, wer bin ich eigentlich? I pierwsze pytanie, które stawia uczniom, brzmi, co mówią ludzie, kim według nich jestem? Und ich bin überzeugt, wenn wir heute in der Stadt in Katowice eine Umfrage gemacht hätten, i jestem przekonany, że gdybyśmy dzisiaj w Katowicach zrobili ankietę, wir hätten auch viele Antworten bekommen. Z pewnością dostalibyśmy wiele odpowiedzi. So ist das auch hier. Tak samo jest tutaj. Manche sagen so, manche sagen so. Jedni mówią tak, drudzy inaczej. Ich möchte jetzt auf diese verschiedenen Antworten nicht eingehen. Nie chcę teraz zajmować się tymi różnymi odpowiedziami, weil uns das zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Za dużo czasu byśmy na to poświęcili. Auch dass der Jesus sagt, ich bin der Sohn des Menschen in Vers 13. I również to, że Pan Jezus mówi, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Müssen wir auf morgen verschieben? Przełożymy to na jutro. Das heißt, ihr müsst morgen leider noch einmal kommen. To oznacza, że jutro niestety musicie jeszcze raz przyjść. Ich hoffe, dass es euch so ist, dass unsere Herzen erwärmt werden für den Herrn. Mam nadzieję, że wszystkie nasze serca będą rozgrzane dla Pana. Jetzt wird es ernst, jetzt spricht er zu den Jüngern selbst. I teraz sprawa ma dodatkową powagę, bo Pan zwraca się bezpośrednio do uczniów. Und stellt euch einmal vor, heute Abend bekommt ihr die Frage. I wyobraźcie sobie, że dziś wieczorem wy osobiście to pytanie otrzymujecie. Wer saget ihr, dass ich sei? A za kogo wy mnie uważacie? Sollen wir eine Pause machen? 20 Minuten Zeit für jeden und einen Aufsatz über den Herrn Jesus schreiben. I jakbyśmy teraz zrobili przerwę i dali każdemu 20 minut czasu, żeby napisał odpowiedź na to pytanie. Was ist der Herr Jesus für dich? Czym, kim jest Pan Jezus dla ciebie? Das ist jetzt die Frage an die Jünger. To jest pytanie do uczniów. Und Petrus braucht nicht 20 Minuten. Piotr nie potrzebował 20 minut. Er sagt nur einen kurzen Satz. I odpowiada, czy wypowiada krótkie zdanie. Aber
dieser Satz ist fundamental für uns als Gläubige der Gnadenzeit. Ale to zdanie jest fundamentalne dla nas wierzących czasu łaski. Das werden wir hoffentlich versuchen ein wenig zu erläutern. I mam nadzieję, że uda nam się to rozjaśnić. Unsere Gedanken gehen jetzt weg von dieser Erde. Nasze myśli teraz uciekają z tej ziemi. Und wir blicken jetzt in die Ewigkeit. I teraz patrzymy w wieczność. Der Petrus sagt, Piotr mówi, er ist ja der Jünger, der oft, ich sag mal, den ersten Schritt macht. On jest bardzo często tym uczniem, który czyni ten pierwszy krok. So ein ähnlich wie in einer Schulklasse, wo es immer Schüler gibt, die schnell eine Antwort geben und andere warten lieber. Tak jak i w szkole, w klasie bywa tak, że są uczniowie, którzy zawsze pierwsi odpowiadają, a większość zazwyczaj nie chce się wychylać, czeka. Und im ersten Moment scheint es ein bekanntes zu sein, was er über den Herrn Jesus sagt. I w pierwszej chwili wydaje się, że to jest coś bardzo normalnego i znanego, to co on wypowiada. Du bist der Christus. Tyś jest Chrystus. Das ist die, ich sage mal, offizielle Herrlichkeit des Herrn Jesus als Mensch auf der Erde. To jest, pozwólcie, że to nazwę jako oficjalna wspaniałość Pana Jezusa jako tutaj człowieka na tej ziemi. Das war bekannt. To było znane. Christus ist die gleiche Bezeichnung wie im Alten Testament Messias. Chrystus to jest to samo określenie jak w Starym Testamencie Mesjasz. Hebräisch Messias, Christus griechisch. W języku hebrajskim Mesjasz, w greckim Chrystus. Und wir sagen gesalbt. A my mówimy pomazany. Gesalbt für eine Aufgabe, für eine Tätigkeit, für eine Institution. Pomazany dla pewnego zadania, dla pewnej czynności. Im Alten Testament Priester, Propheten, Könige. W Starym Testamencie byli to kapłani, prorocy, królowie. Namaszczony. Und der Jesus ist Priester, Prophet, König. I Pan Jezus jest prorokiem, kapłanem i królem. Aber jetzt geht es weiter und jetzt wird es interessant. Ale ta odpowiedź jeszcze ma dalszy ciąg i to jest ciekawe. Wir haben in diesem Vers nämlich im griechischen Grundtext vier Artikel. W tekście greckim tutaj w tym miejscu mamy cztery rodzajniki. Artikel im Griechischen bedeuten, Gott möchte wie mit einem Finger auf etwas zeigen. I w języku greckim, jeśli stawiamy rodzajnik, to wygląda to tak, jak gdyby palcem wskazywano konkretnie na pewną rzecz. Ich habe mich vor kurzem über einen Artikel sehr gefreut, also eine Bezeichnung. I przed niedawno bardzo mnie ucieszył właśnie jeden rodzajnik. Und vielleicht könnt ihr diese Freude teilen. I być może też was to ucieszy. Kennt ihr die Begebenheit, wo der Jesus auf dem Schiff geschlafen hat? Pewnie znacie tą historię, gdy Pan Jezus spał na statku. Worauf hat er gelegen? Na czym leżał? Auf einem Kopfkissen? Na jednej poduszce? Nein. Nie. Auf dem Kopfkissen. Na jakiejś poduszce? Nie, na konkretnej poduszce. Ja, gut, was ist der Unterschied? Jaka jest różnica tutaj? Der ist erheblich. Jest wielka. Manchmal esse ich ein Brot. Czasami jem jeden chleb. Aber manchmal esse ich auch das Brot, was meine Frau mir geschmiert hat. Das ist ein Unterschied. Czasem jem po prostu chleb, a czasem jem konkretnie ten chleb, który przygotowała dla mnie moja żona. Es war nicht irgendeine Sache, sondern jemand hat dem Herrn Jesus dieses Kopfkissen dahingelegt, besorgt. Nie była to po prostu jakaś rzecz, tylko tą poduszkę ktoś dla Pana Jezusa przyniósł mu ją i dał. Kleine Unterschiede. Małe wydawałoby się różnice. Vielleicht, aber doch erheblich. Ale znaczące. Und hier jetzt das erste ist der Christus.
I tutaj pierwsze jest ten Chrystus. Zweitens der Sohn. Po drugie ten Syn. Drittens des Gottes. Tego Boga. Und viertens des Lebendigen. Also das wäre die richtige Übersetzung. Więc prawidłowe tłumaczenie brzmiałoby: Tyś jest ten Chrystus, ten Syn tego Boga, tego żywego. Und jetzt könnte wir wieder denken, ja, also das ist auch im Alten Testament bekannt. I można by teraz pomyśleć, ta rzecz była też znana w Starym Testamencie. Gott ist der lebendige Gott. Bóg jest tym żywym Bogiem. Ich will jetzt nicht die Stellen aufschlagen, 5. Mose 5 und Jesaja 37 steht das. Jesaja 37 i 5. Mojżeszowa 5 mamy to zapisane. Es steht auch in Psalm 2, der Herr Jesus ist der Sohn. Również w Psalmie 2 czytamy, że Pan Jezus jest Synem. Aber vorsichtig, jetzt kommt ein großer Unterschied. Ale uwaga, teraz jest ta wielka różnica. In Psalm 2 haben wir die Zeugung des Herrn Jesus als Mensch. W drugim psalmie mamy zrodzenie Pana Jezusa jako człowieka. Wie in Lukas 1 geschrieben ist, das Heilige, das geboren werden wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Tak jak w Łukasza 2 mamy napisane, to co się z ciebie narodzi, będzie świętem nazwane. Aber hier, und jetzt ist es sehr wichtig, dass wir das in unser Herz nehmen. Ale tutaj i ważne jest to, abyśmy to powzięli do swoich serc. Es ist hier der ewige Sohn des ewigen Gottes. Tu jest mowa o tym odwiecznym Synu tego odwiecznego Boga. Wir sind manchmal in Gefahr bei Sohn an Abstammung zu denken. My często, czy czasami, mamy to niebezpieczeństwo, że jeżeli mówimy o Synu, to myślimy o jakimś pochodzeniu, o przodku, o kimś, kto tego Syna zrodził. Aber das ist hier überhaupt nicht die Bedeutung. Ale tu w tym miejscu w ogóle nie ma tego znaczenia. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist haben immer bestanden in Ewigkeit. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty byli zawsze. Und das ist die Bedeutung von diesem Vers. I to jest właśnie znaczenie, takie jest znaczenie tego wiersza. Das bedeutet sehr wichtige Wahrheiten, die wir festhalten müssen. I to oznacza bardzo ważne prawdy, których musimy się trzymać. Der Sohn des Lebendigen, Syn tego żywego, bedeutet, der Jesus hat Leben in sich selbst. Oznacza, że Pan Jezus ma życie sam w sobie. Das zweite, was es bedeutet, er hat auch die Macht, Leben mitzuteilen. Drugie oznacza to, że on ma moc, by to życie dawać. Und drittens, er ist die Offenbarung des ewigen Lebens. Also durch den Herrn Jesus können wir das ewige Leben sehen. I po trzecie, on jest objawieniem tego życia wiecznego. To oznacza, że przez niego możemy widzieć to życie wieczne. Sicher habt ihr gemerkt, wir können jetzt nicht umhin und müssen Johannes hinzunehmen. I zauważyliście pewnie, że nie musimy do tego jakby brać jeszcze Jana. Erste Johannes sagt, pierwszy Jana mówi nam, dass das ewige Leben, vielleicht schlagen wir besser auf, dann haben wir es im Wortlaut. Otwórzmy to miejsce. Erste Johannes 1, Vers 2, das Leben ist offenbart worden. Pierwszy rozdział, drugi wiersz. A żywot objawiony został. Und ich gehe noch an das Ende des Briefes. I pod koniec jeszcze tego listu. Vers 20. Piąty rozdział, 20 wiersz. Vielleicht kannst du ganz lesen. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Und der erste Johannesbrief macht sehr klar, wer den Sohn hat, hat das Leben. I z pierwszego listu Jana uczymy się, że kto ma Syna, ten ma życie.
Ich habe schon gesagt, dass das das Fundament ist für uns als Christen. Już to powiedziałem, że to jest fundament dla nas chrześcijan. Ohne den Herrn Jesus können wir nicht ewiges Leben bekommen. Bez Pana Jezusa nie możemy otrzymać życia wiecznego. Wenn der Jesus nicht vom Himmel ist, jeśli Pan Jezus nie jest z nieba, wie wollen wir in den Himmel kommen? To jak chcemy my dostać się do nieba? Wenn der Jesus nicht ewig ist, wie wollen wir in die Ewigkeit kommen? Jeśli Pan Jezus nie jest wieczny, to jak my chcemy dostać się do wieczności? Und wir sehen an diesem Satz sofort an der Antwort von dem Herrn Jesus. I widzimy po odpowiedzi Pana Jezusa, dass der Jesus sagt, glückselig bist du. Że Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś. Glaubst du an den Jesus als den ewigen Sohn? Czy wierzysz Pana Jezusa jako w tego Syna Wiecznego? Glückselig. Błogosławiony. Ich hoffe, dass wir wirklich glücklich sind, wenn wir bedenken, dass wir diese Verbindung zum Herrn Jesus haben. Mam nadzieję, że naprawdę jesteśmy szczęśliwi, jeśli wspomnimy o tej społeczności, którą mamy. Was wollen wir hier auf der Erde? Bo czegoż możemy oczekiwać tutaj na tej ziemi? Nicht, dass ihr denkt, ich wäre lebensmüde. Nie, żebyście sobie pomyśleli, że ja już jestem znudzony życiem. Wir haben gesungen, dass wir den Weg über die Erde gehen sollen. Śpiewaliśmy też w naszej pieśni, że mamy iść tą drogą przez nasze życie. Aber aus der Perspektive des Himmels. Ale mamy iść z tej perspektywy nieba. Wenn ich keine himmlische Zukunft hätte, gdybym nie miał niebiańskiej przyszłości, wäre ich garantiert heute nicht hier hingekommen. To z pewnością gwarantuję wam, że nie byłoby mnie tu dziś. Und so könnten wir vielleicht viele Aufgaben aus einer viel einfacheren oder werden die Aufgaben viel einfacher, wenn wir bedenken, dass wir auf dem Weg zum Himmel sind. I też wiele naszych zadań jest dla nas łatwiejszych, jeśli mamy na uwadze na pierwszym miejscu to, że zdążamy do nieba. Also wollen wir dieses Glück mitnehmen? Chcemy to szczęście, tą radość wziąć, mieć ze sobą. Denn das war im Alten Testament absolut verborgen. Bo to było w Starym Testamencie absolutnie zasłonięte. Und das zeigt auch, dass die Versammlung keine Weiterentwicklung von Israel ist. I to też pokazuje, że zgromadzenie to wcale nie jest dalszy rozwój Izraela. Es ist ein ganz anderes Fundament. To jest całkiem inny fundament. Nun, der Jesus gibt die Antwort und sagt, i Pan Jezus odpowiada i mówi, du bist Simon. Ty jesteś Szymon. Das ist der Name von Petrus von seiner Geburt. To jest to imię Piotra od jego narodzin. Und sagt noch zusätzlich, du bist der Sohn Bar Jona. I dodaje, synu Jonasza. Wir würden in Deutschland sagen, Müller, Meier, Schulze. Ich weiß nicht, ob ihr einen Nachnamen in Polen habt, der sehr oft gleich ist. U nas w Niemczech, czy u nas w Polsce byśmy powiedzieli synu Kowalskiego, czy Nowaka. Weil Jon von Jona haben ganz viele geheißen. Bo właśnie tym, tak jak tu mamy synu Jonasza, w tamtym czasie mnóstwo ludzi się tak nazywało. Diese Namen waren früher die üblichen Namen. To były takie pospolite po prostu imiona. Und so sind wir alle, was unsere irdische Herkunft angeht. I tak też i my wszyscy, jeśli chodzi o nasze ziemskie pochodzenie. No names. Jesteśmy, można by powiedzieć, no names, bez jedni z wielu. Zero. Bezimienni. Das dürfen wir nicht vergessen. Nie zapominajmy o tym. Weil der Jesus macht jetzt aus der Null etwas ganz anderes. Bo Pan Jezus teraz z tego, w cudzysłowie, zera robi coś innego. Wir sehen jetzt gleich, dass der Jesus Petrus sagt, du bist Petrus. I zaraz zobaczymy, że Pan Jezus mówi do niego, ty jesteś Piotr. Wir kommen gleich dazu. Zaraz do tego przejdziemy. Die Wahrheit über den Herrn Jesus, wie wir sie jetzt gerade kurz gesehen haben. I tą prawdą o Panu Jezusie, którą przed chwilą krótko widzieliśmy,
können wir nicht durch unsere menschliche Überlegungen erfassen. Nie jesteśmy w stanie tej prawdy pojąć naszymi ludzkimi przemyśliwaniami, przemyśleniami. Er sagt nämlich weiter, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Ciało i krew nie objawiły ci tego. Sondern, lecz, mein Vater, ojciec mój, der in den Himmel ist, który jest w niebie. Ich möchte jetzt kurz von diesem weiteren Verlauf des Textes einmal stehen bleiben. I zatrzymajmy się na chwilę tutaj w tym miejscu. Und mal, dass ihr mit überlegt, i przemyślmy sobie, was es für den Herrn Jesus gewesen sein muss. Cóż to musiało być dla Pana Jezusa? Im Norden Israels, być na północy Izraela, verstoßen vom Volk, odrzuconym przez lud,
zeitlich kurz vor Golgatha, czasowo krótko przed Golgotą, und plötzlich sagt Petrus zu dem Herrn Jesus etwas, was der Vater Petrus gegeben hat. I właśnie w tym momencie krótko Piotr mówi do Pana Jezusa coś, co włożył mu czy dał mu ojciec. Wisst ihr, was das für ein Moment ist? Wiecie, co to jest za chwila? Ich denke an Psalm 110. Mam teraz na myśli Psalm 110. Letzter Vers. Most auf dem Wege wird er trinken aus dem Bach. Ostatni wiersz. Będzie pił w drodze ze strumienia. Darum wird er das Haupt erheben, steht da noch weiter. I dlatego podniesie głowę, tam jest jeszcze ostatnie słowa. Der Jesus hat ein, ich darf mal sagen, eine Erfrischung bekommen. W tym momencie, pozwólcie, że to tak określę, Pan Jezus dostał takie orzeźwienie. Auf diesem schweren Weg. W tej trudnej pielgrzymce. Ich bin überzeugt, Petrus hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden, was er gesagt hat. Jestem przekonany też o tym, że Piotr w tym momencie nie rozumiał, co wypowiedział. Aber, ale später hat er den ersten Petrusbrief geschrieben. Później, wiele później napisał pierwszy list Piotra. Und dann hat er es verstanden. I wtedy widzimy, że on to już rozumiał. Zu welchem kommend? Do którego przychodząc? Als zu einem lebendigen Stein? Jako do kamienia żywego. Bei Menschen zwar verworfen, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, aber bei Gott auserwählt kostbar. Ale u Boga uznanym za kosztowny, wybranym za kosztowny. Und dann geht es weiter, das kommt jetzt gleich, werdet auch ihr selbst mit aufgebaut als lebendige Steine. I dalej on kontynuuje, w której budowli wy też będziecie, będziecie się budować, czy będziecie, będziecie budować. Also wir sehen, die Grundlage für den ersten Petrusbrief ist genau diese Szene. I widzimy, że podłożem pierwszego listu Piotra jest dokładnie ta scena. Also er konnte es nicht erkennen durch menschliches Fleisch und Blut. A więc on nie mógł tego poznać przez ciało i krew. Sondern durch seinen Vater, durch den Vater des Herrn Jesus. Ale przez ojca Pana Jezusa. Und das ist jetzt sehr wichtig auch für uns heute. I to jest bardzo ważne dla nas dzisiaj. Die Wahrheit über den Herrn Jesus als ewiger Sohn und jetzt Mensch. Prawda o Panu Jezusie jako o tym odwiecznym Synu, jako człowieku teraz. Ist eine Sache des Glaubens und nicht des Verstandes. Jest sprawą wiary, a nie rozumu. Kein Mensch dies Wunder fassen kann. Kein Engel kann es verstehen. Dann gibt es ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Mamy taką pieśń, gdzie jest napisane, gdzie słowa brzmią: żaden człowiek tego nie może pojąć ani anioł zrozumieć. Und ich möchte das kurz anhand von Johannes 9 zeigen. I krótko na podstawie Jana 9 chciałbym to pokazać. Das ist die Begebenheit, wo der Jesus den Blindgeborenen sehend gemacht hat. To jest ta historia, gdy Pan Jezus uzdrowił tego ślepo narodzonego. Der sagt, der, die Menschen befragen ihn ja, wer hat dich gesund gemacht? I ludzie go pytają, kto cię uzdrowił? Und er sagt in Vers 17 am Ende, er ist ein Prophet. I w 17 wierszu pod koniec mówi, to prorok. Und wie, ich kann jetzt nicht den ganzen Zusammenhang lesen, aber zum Beispiel Vers 33 sagt er. I nie będziemy teraz czytali, ale na przykład 33 wiersz. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er es nicht tun. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Jetzt kommt in Vers 35 der Jesus zu dem Mann. I teraz w 35 wierszu przychodzi Pan Jezus do tego człowieka. Und fragt jetzt, was? I pyta go, co? Glaubst du an den Sohn Gottes? Czy wierzysz w Syna, my mamy człowieczego, powinno być w Syna Bożego? Ich möchte fast einfügen, den Sohn des Gottes des Lebendigen. Das ist hier die Bedeutung, der ewige Sohn. I tutaj właśnie mamy to znaczenie tego Syna, tego Boga, tego Wiecznego. Und żywego, przepraszam, żywego. Und jetzt sagt der Jesus, ich bin es, du hast ihn ja gesehen. I Pan Jezus mówi, ja nim jestem, widziałeś, ten, którego widzisz.
Und was sagt der Blindgeborene? I cóż ona odpowiada na to? Hallo, ich sehe dich auch. O, też cię widzę. Nein. Nie. Ich glaube, Herr. Wierzę, Panie. Der Jesus stand vor ihm. Pan Jezus stał przed nim. Aber das reicht nicht aus. Ale to nie wystarczy. Der Glaube schaut und betet an. To wiara właśnie patrzy i uwielbia. Und ich möchte euch wünschen heute Abend alle, auch ihr Kinder. I chciałbym wam tego życzyć dzisiaj wieczorem, również i wam, dzieci. Glaubst du an den Sohn Gottes? Czy wierzysz w Syna Bożego? Und dass wir alle sagen können, ja. Abyśmy wszyscy mogli powiedzieć tak. Dann geht es jetzt weiter. I historia toczy się dalej. Wir kommen zurück und gehen zu Vers 18. Teraz mamy w Ewangelii Mateusza 18 wiersz. Nee, der, achso, sorry, also Vers 18 und Vers 15 sind sehr parallel. 18 i 15 wiersz są takimi wierszami równoległymi. Also besser gesagt Vers 16, ne? Die Antwort von Petrus. A więc w zasadzie 16 i 18 wiersz. Es gibt beides mal eine neue Offenbarung. Za każdym razem tu jest nowe objawienie. Der Petrus über den Sohn des lebendigen Gottes. Piotr o Synu żywego Boga. Der Jesus spricht über die Versammlung. Pan Jezus mówi o zgromadzeniu. Beides male haben wir einen besonderen Namen. I za każdym razem mamy szczególne imię. Einmal den Namen des Herrn Jesus, Sohn des lebendigen Gottes. Z jednej strony imię Pana Jezusa, Syn Boga Żywego. Hier Petrus, du bist Petrus. A tutaj mamy, ty jesteś Piotr. Und wir haben sozusagen zwei Geheimnisse. I można by powiedzieć, że mamy tutaj dwie tajemnice. Dadurch offenbart. Przez to objawione. Der ewige Sohn. Odwieczny Syn. Und jetzt könnten wir fast sagen, die ewige Versammlung, also vorsichtig. I ostrożnie moglibyśmy powiedzieć odwieczne zgromadzenie. Ich meine damit, sie kommt aus der Ewigkeit. To mam na myśli, że ono pochodzi z wieczności. Diese Gedanken gab es schon vor der Zeit. Bo te myśli Bóg miał już przed, zanim nastał czas. Und welch ein Moment, dass der Jesus jetzt plötzlich davon sprechen kann. I cóż za moment, że Pan Jezus właśnie teraz może o tym mówić. Noch niemals waren solche Gedanken gesprochen worden. Te myśli nie zostały jeszcze nigdy wcześniej wypowiedziane. Aus diesen Versen wird auch klar, z tych wierszy jest też jasne, dass der Jesus auf einer Stufe mit dem Vater steht. Że Pan Jezus jest jak gdyby na tym samym poziomie z Ojcem. Denn er sagt, bo mówi, zuerst mein Vater hat dir das geoffenbart. Mój ojciec ci to objawił, mówi najpierw Pan Jezus. Vers 17. 17 wiersz. Und jetzt sagt er in Vers 18, aber ich sage dir auch etwas. Ale teraz w 18 wierszu mówi, ja ci też coś powiem. Das zeigt sehr deutlich, wir sind auf einer Stufe. I to pokazuje dobitnie, że jesteśmy jakby na tym samym poziomie, obrazowo mówiąc. Und dann spricht er über Petrus, du bist Petrus. I teraz Pan mówi, ty jesteś Piotr. Mir ist jetzt erst aufgefallen. Mnie rzuciło się jako pierwsze. Er sagt nicht, du heißt Petrus. Nie mówi, ty masz na imię Piotr. Sondern du bist Petrus. Ale mówi, ty jesteś Piotr. Nun, auch da könnte man denken, ja, ein kleiner Unterschied. Również i tu moglibyśmy powiedzieć, cóż to za różnica. Aber es gibt Namen mit einer wunderbaren Bedeutung. Ale są imiona, które mają wspaniałe znaczenie. Wenn man sie übersetzt. I jeśli się je tłumaczy. Aber viele haben einen schönen Namen. Ale wielu ma piękne imię. Aber sie füllen nicht mit ihrem Leben den Inhalt dieses Namens. Ale niestety swoim życiem nie wypełniają tego, co oznacza ich imię. Und hier kommt jetzt etwas sehr Entscheidendes hinzu. A tutaj mamy coś decydującego. Es ist nicht entscheidend, ob ich Christ heiße. Nie jest decydującym, czy ja nazywam się chrześcijaninem. Sondern ob ich Christ bin. Ale decydującym jest, czy ja jestem chrześcijaninem. Und Petrus hatte nicht nur einen neuen Namen bekommen.
I Piotr nie tylko dostał nowe imię, sondern eine neue Identität, ale dostał nową osobowość czy identyfikację. Er ist jetzt ein Stein. Wir werden sehen, was das bedeutet. On jest teraz tym kamieniem. Będziemy wiedzieli, co to znaczy. Als der Jesus in Johannes 1 Petrus diesen Namen gegeben hat, da hat er das noch nicht verstanden. Gdy Pan Jezus dał Piotrowi to imię w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, to on jeszcze tego nie rozumiał. Aber ich habe schon 1. Petrus 2 zitiert. Ale 1. Piotra 2 już cytowaliśmy. Wo wir alle sozusagen Petrusse sind. Gdzie my wszyscy jesteśmy właśnie takimi Piotrami. Wir haben jetzt, es ist jetzt sehr wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem Wort Petrus und dem Wort Felsen. I teraz jest decydującym, abyśmy potrafili rozróżnić to słowo Piotr i skała. Wir haben bei uns in der Bibel zum Glück eine Anmerkung, die uns etwas hilft. My w naszej Biblii mamy taki dopisek, który nam pomaga w tym. Der Unterschied im griechischen Text ist sehr klein nur. Bo różnica w greckim tekście jest bardzo niewielka. Und ich muss euch nicht erklären in einem katholischen Land, was die Kirche daraus gemacht hat. I nie muszę wam wyjaśniać, wam, którzy żyjecie w katolickim kraju, co Kościół z tego zrobił. Aber jetzt habe ich schon gesagt, dass wir fundamentale Dinge jetzt hier finden. Ale tak jak wspominałem, mamy tutaj te fundamentalne rzeczy. Der Name Petrus Stein, to imię Piotr, kamień, ist ein losgelöster Felsbrocken. To jest odłamany kawałek skały. Und fast schöner wäre, wenn es jetzt ein Punkt gäbe. Ich weiß nicht, wie ihr übersetzt habt, auch einen weiteren Text. Komma? Ja, genau. Ja, bei uns auch. Niestety, w naszych tłumaczeniach, czy polskim, czy niemieckim, w zasadzie lepiej by było, gdyby tu była kropka za tym Piotr. Mamy przecinek i kontynuację. Aber im Griechischen gibt es keine Satzzeichen. Ale w tym oryginale greckim nie było żadnej interpunkcji. Der Jesus wechselt jetzt absolut die Blickrichtung. Pan Jezus tutaj zmienia całkowicie punkt patrzenia, czy kierunek patrzenia. Er sagt, du bist ein Stein. Mówi, ty jesteś kamień. Und er sagt nicht, du bist der Petrus. I nie mówi, ty jesteś tym. Du bist ja. Der Petrus als eine Bezeichnung, sondern du bist ein Stein. Nie mówi, ty jesteś tym Piotrem jako określenie, tylko mówi po prostu, ty jesteś kamień. Und jetzt kommt das, was er, aber auch ich sage dir, ihm sagen wollte. I teraz też przychodzi to, co chce Pan Jezus wypowiedzieć. Und jetzt sehen wir wieder, und auf diesen Felsen will ich die Versammlung bauen, ist ein Fingerzeig. A na tej opoce, na tej skale zbuduję Kościół. I tu jest jak właśnie by ta wskazówka palcem, wytknięcie czy wskazanie palcem. Auf was? Na czym? Und es ist etwas komisch, warum sagt der Jesus nicht, auf mich will ich die Versammlung bauen. Dann wäre doch einfach gewesen. To jest właśnie dziwne, że Pan Jezus tutaj nie mówi, a na mnie, na sobie zbuduję to zgromadzenie. Byłoby przecież łatwiej, nie? Warum spricht der Jesus von sich selbst? Dlaczego Pan Jezus o sobie samym mówi? In der dritten Person. Jakby w trzeciej osobie. Weil wir jetzt berücksichtigen müssen, was er sagen möchte. Musimy tutaj zwrócić uwagę na to, co Pan Jezus chce przekazać. Was ist das Fundament? Co jest tym fundamentem? Der Versammlung? Zgromadzenia? Der Sohn des lebendigen Gottes. Syn Boga żywego. Das ist der Fels. To jest właśnie ta skała. Die Versammlung ist ewig. Zgromadzenie jest wieczne. Ist himmlisch. Jest niebiańskie. Und ist in gewisser Weise göttlich. I w pewnym sensie jest boskie. Vorsichtig, nicht dass wir denken, wir wären Gott. Oczywiście z największą ostrożnością, żebyśmy nie pomyśleli, że my będziemy równi Bogu. Aber niemals kann ein Mensch so eng in Beziehung zu Gott kommen wie ein Christ.
Ale żaden człowiek nie może mieć tak bliskiej społeczności z Bogiem, jak właśnie chrześcijanin. Und das ist reine Gnade. I to jest czysta łaska. Und deswegen spricht der Jesus hier so besonders auf diesen Felsen. I dlatego Pan Jezus mówi w ten szczególny sposób tutaj na tej opoce, na tej skale. Es gibt so viele Angriffe auf die Person des Herrn Jesus. Jest tak wiele ataków na osobę Pana Jezusa. Und wir müssen aufpassen. I musimy być uważni. Weil wenn wir etwas von dieser Person verlieren, verlieren wir alles. Bo gdy stracimy cokolwiek z tej osoby, tracimy wszystko. Und ich möchte noch kurz zeigen, warum es auch von dem Text her sehr klar ist, dass etwas anderes gemeint ist als Stein. I dlatego też chciałbym teraz też pokazać, że tutaj z tekstu jest na myśli mowa o czymś innym niż o tym kamieniu. Und wir verstehen das dann sehr gut, wenn wir Matthäus 7 aufschlagen. I zrozumiemy to dobrze, gdy otworzymy Mateusza 7. In Matthäus 7 kam schon einmal der Ausdruck Felsen vor. Już w 7 rozdziale pojawiło się to określenie skała. Und zwar, ihr kennt die Begebenheit, wo der Jesus über das Haus spricht, was auf den Felsen gebaut ist, ab Vers 24. Z pewnością znamy tą historię, gdzie Pan Jezus mówi o tym domu, który był zbudowany na skale, od 24 wiersza. Und dieses Wort ist auch hier genommen im griechischen Kontext. I w greckim to samo słowo tutaj występuje. Unser Fundament ist ein festes Fundament. Nasz fundament jest fundamentem stałym. Und wir wollen einfach ja glücklich sein, dass wir dazugehören dürfen, dass wir auch Petrus sind. I chcemy być szczęśliwi, że też do tego należymy, że też jesteśmy tymi kamieniami. Und wir wollen uns jetzt mit diesem Gedanken der Versammlung noch etwas beschäftigen. I krótko zajmiemy się tą myślą zgromadzenia. Als erstes sagt der Jesus, werde ich bauen. Zukunft. Po pierwsze, Pan Jezus mówi, zbuduję. Tryb, czas przyszły. Aus der Sicht von Matthäus 16 konnte er noch nicht bauen. Z tego miejsca, z tego czasu, gdy tu mamy opisane Mateusza 16, jeszcze Pan Jezus nie mógł budować. Warum? Dlaczego? Vers 21 ist die Antwort. 21 wiersz jest odpowiedzią. Der Jesus hat diese wunderbare Wahrheit offenbart. Pan Jezus objawił tą cudowną prawdę. Und jetzt spricht er über was? I teraz mówi o czym? Ich muss sterben. Muszę umrzeć. Der Sohn des lebendigen Gottes, Syn tego Boga żywego, muss sterben. Musi umrzeć. Aber wisst ihr was? Ale wiecie co? Er beweist damit, przez to on dowodzi, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Że on jest synem tego Boga żywego. Ich lasse mein Leben, daję moje życie, und ich habe Gewalt, i mam moc, es wiederzunehmen. Znowu je wziąć. Johannes 10. Jana 10. Niemand nimmt das Leben von mir. Nikt mi go nie zabiera. Ich habe heute Abend jetzt verzichtet, viele Bibelstellen aufzuschlagen. Nie chciałem dzisiaj wieczorem cytować wielu, czy otwierać wielu miejsc z Biblii. Aber es wäre wirklich wünschenswert, wenn wir uns mehr mit diesem Thema beschäftigen. Ale to jest godne polecenia, by się tym tematem więcej i więcej zajmować. Römer 1, Vers 4. Rzymian 1, 4. In Kraft erwiesen durch Totenauferstehung. Okazał się w mocy przez zmartwychwstanie, Der Jesus, der lebendige, der Sohn des lebendigen Gottes, Pan Jezus, Syn tego Boga żywego, hat Macht über Leben und Tod. Ma moc nad życiem i śmiercią. Hat Leben in sich selbst. Ma życie sam w sobie. Und kann Leben geben. I może dać życie. Ich nehme noch ein Beispiel, Johannes 5. Jeszcze jeden przykład, Jana 5. Wie der Vater Leben geben kann, jak ojciec może dać życie, kann auch der Sohn Leben geben. Tak i syn może dać. Zwei Personen auf der gleichen Stufe, also der Heilige Geist auch drei Personen. I jeśli to tak właśnie możemy określić, to dwie osoby
Na tym samym poziomie, oczywiście jeszcze plus Duch Święty, czyli 3. Also die Grundlage für das Bauen ist der Tod des Herrn Jesus. A więc podłożem do budowy jest śmierć Pana Jezusa. Die Auferstehung des Herrn Jesus. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Die Himmelfahrt des Herrn Jesus. W niebo wstąpienie. Und Pfingsten dann die Sendung des Heiligen Geistes. I Dzień Zielonych Świątek, czyli zesłanie Ducha Świętego. Dann sagt der Jesus. I potem Pan Jezus mówi. Werde ich meine Versammlung bauen. Zbuduję moje zgromadzenie, mój kościół. Und jetzt sehen wir, dass das große Auswirkungen hat auf unsere Praxis. I widzimy, że to ma wielkie znaczenie co do naszej praktyki. Czy w naszym życiu codziennym. Um wen geht es? O kogo tu chodzi? Ist das wirklich wahr? Czy tak naprawdę jest? Um den Herrn Jesus? O Pana Jezusa? Oder geht es um mich? Ale to, czy tyczy się to jednak mnie? Ich sehe das aber so. Ja to widzę tak. Ich mache das aber anders. Ja to zrobię jednak inaczej może. Da kann mir keiner reinreden. Tu nikt nie może się do tego wtrącać, to jest moja sprawa. Wollen wir mehr Licht auf die Versammlung werfen von dem Herrn Jesus? Spójrzmy na zgromadzenie tym światłem Pana Jezusa. Es geht hier natürlich nicht um die praktische Verwirklichung. Tu nie chodzi o to praktyczne urzeczywistnianie. Aber wenn wir Versammlung an einem Ort, ob in Katowice oder Mikow oder Orzesze oder wo auch immer leben wollen, ale jeśli my chcemy to zgromadzenie urzeczywistniać, obojętnie gdzie, czy w Katowicach, Orzeszu czy Mikołowie, müssen wir ihre Identität kennen. Musimy znać identyfikację tego zgromadzenia. Sie ist himmlisch, sie ist ewig, sie ist mit Gott verbunden. Ono jest niebiańskie, ono jest wieczne, ono jest połączone z Bogiem. Wir sind in Gefahr bei all den Themen wie Krieg, Corona und diese Dinge. My jesteśmy w tym niebezpieczeństwie pośród tych wszystkich tematów: wojna, koronawirus i tak dalej. Oder auch, dass wir es so gut haben in unseren Ländern. Albo też, że tak dobrze nam się wiedzie w naszych krajach. Alles auf die Erde ziehen. Że chcemy wszystko sprowadzać do poziomu ziemi. Aber unsere Erde. Ale naszą ziemią ist nicht mehr für den Christ. Ale ta nasza ziemia nie jest dla chrześcijan. Unser Bürgertum, nasza ojczyzna ist in den Himmel. Jest w niebie. Und jetzt könnten wir viele Themen besprechen. I teraz moglibyśmy omówić wiele różnych tematów. Soll ein Christ wählen gehen oder was auch immer für Themen. Czy chrześcijanin ma iść na wybory i cokolwiek by nam teraz przyszło do głowy. Himmlische Berufung. Niebiańskie powołanie regelt viel in unserem Leben. Niebiańskie powołanie reguluje wiele spraw w naszym życiu. Es ist die Versammlung, die dem Herrn Jesus gehört. To jest zgromadzenie, które należy do Pana Jezusa. Wollen wir das nie vergessen. Nie zapominajmy tego nigdy. Auch in Bezug auf Entscheidungen, auf das, was wir an einem Ort verwalten. Również i co się tyczy różnych decyzji, tego, co tutaj na tej ziemi nas dotyka. Wir müssen zuerst die Stellung verstehen. Najpierw musimy zrozumieć to stanowisko. Und dann gehen wir in die praktische Verwirklichung. I dopiero wtedy możemy urzeczywistniać czy wykonywać pewne rzeczy. Jetzt zum Ausdruck Versammlung. Teraz coś co do tego kościoła czy zgromadzenia. Es ist wichtig, dass wir nicht auf wir würden sagen auf einem Ausdruck rumreiten, in Anführungszeichen. Also, es geht nicht nur um den Namen. Tu nie tylko chodzi, abyśmy się zajmowali tą nazwą, tym tytułem. Sondern wir müssen erkennen, was Gott damit meint. Ale chciejmy poznać, co Bóg ma na myśli, mówiąc to. Es meint im Grundtext Ekklesia. W tym tekście greckim jest tutaj to słowo Ekklesia. Es sind zwei Worte. Są to dwa słowa. Ek bedeutet aus oder heraus. Ek oznacza skądś, pochodzący skądś. Und dann zusammengerufen. I powołany
wspólnie razem do czegoś. Wir haben vor nicht langer Zeit Apostelgeschichte 7 auf der Konferenz in Katowice betrachtet. Nie tak dawno w Katowicach na konferencji rozważaliśmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Und da gibt es einen Ausdruck, die Versammlung in der Wüste. I tam jest wyrażenie zgromadzenie na pustyni. Hat nichts mit Matthäus 16 zu tun. To nie ma nic wspólnego z naszym tutaj urywkiem. Sondern da war in Israel, in der Wüste, das Volk Israel versammelt. Ale tam jest mowa o tym, że na pustyni był zgromadzony lud izraelski. In Apostelgeschichte 19 werden wir zu einem Ausdruck kommen. W Dziejach Apostolskich 19 rozdział widzimy kolejne określenie. Da gab es eine irdische Versammlung. Tam jest ziemskie zgromadzenie. Also wir sehen, dass dieser Ausdruck in der Bibel an verschiedenen Stellen vorkommt. A więc widzimy, że to wyrażenie pojawia się w wielu miejscach w Biblii. Und wir haben ihn hier in der Form des, in einer sehr zeitlosen Form. I tutaj w naszym urywku występuje ono w takiej formie ponadczasowej. Der Herr Jesus baut. Pan Jezus buduje. Und die Verantwortung des Menschen wird absolut unberücksichtigt gelassen. I w ogóle tutaj nie ma mowy o odpowiedzialności ludzi. Es ist gut, dass wir uns auch mit solchen Ausdrücken beschäftigen. I to też jest dobrze, dobre będzie, jeśli będziemy się takimi wyrażeniami zajmować. Und dann sagt er, baue. I on mówi, buduję. Und Gott liefert uns im Alten Testament wunderbare Bilder. I Bóg daje nam też w Starym Testamencie cudowne przykłady. Und vielleicht habt ihr schon oder kennt ihr das ja, dass das Alte Testament auch ins Griechische übersetzt worden ist. I z pewnością też wiecie, że Stary Testament jest przetłumaczony na język grecki. Die sogenannte Septuaginta. Tak zwana Septuaginta. Und sie benutzt das gleiche Wort wie hier. I właśnie Septuaginta używa tego samego słowa jak tutaj. Zu welcher Gelegenheit? W jakiej okoliczności? Adam schlief ein. Adam zasnął. Und Gott baute. I Bóg zbudował. Aus der Seite, aus der Rippe. Z jego boku. Eva. Ewę. Ist das nicht wunderbar einfach? Czy to nie jest cudownie proste? Gott nimmt nicht, er hätte tausend Worte nehmen können. Bóg mógłby tutaj w opisie użyć tysiąca słów. Aber wir haben uns eben im Auto noch darüber unterhalten, wie wunderbar es ist, dass wir die Bilder des Alten Testamentes haben. Ale właśnie jadąc tutaj rozmawialiśmy też o tym, jak to jest cudowne, że mamy obrazy starotestamentowe. Auf dem ersten Blatt der Bibel fast, ich glaube nicht ganz. Można by powiedzieć, że prawie na pierwszej stronie Biblii hat Gott schon ein Schatten gegeben, Bóg już dał pewien cień über Christus und die Versammlung. O Chrystusie i jego zgromadzeniu. Und jetzt steht der Herr Jesus. I teraz mamy Pana Jezusa. Hier auf der Erde. Tutaj na tej ziemi. Die Menschen sagen weg. Ludzie mówią, nie chcemy go. Und Petrus sagt, nein, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. A Piotr mówi, nie, ty jesteś synem Boga żywego. Und der Jesus freut sich. Pan Jezus cieszy się. Und sagt, i mówi, ich möchte dir auch was sagen. Też chcę ci coś powiedzieć. Du bist Petrus. Ty jesteś Piotr. Wollen wir das nicht alle noch einmal für uns heute mitnehmen? Czy nie chcemy tego wziąć do swoich serc? Ja, schwere Zeit. Tak, ciężkie czasy nas otaczają. Jesteśmy w ciężkim czasie teraz. Und wir sind nicht blind. Nie jesteśmy ślepi na to. Wir leiden manchmal. Cierpimy? Ja. Tak. Aber haben wir nicht mehr? Ale czy nie mamy czegoś więcej? Gehen unsere Gedanken nicht über das hinaus? Czy nasze myśli nie wychodzą ponad to? Weil jetzt kommt noch etwas Wunderbares zum Schluss. I teraz na koniec przychodzi jeszcze, mamy jeszcze coś wspaniałego. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Bramy piekielne nie przemogą go. Das Bild, was hier ist, ist ein erschreckendes Bild. Ten obraz, który tu jest napisany, jest strasznym obrazem. Hier müssten wir eigentlich lesen die Tore des Hades. Ja, ne? Also, es ist gemeint wie ein Stadttor.
Tu jest mowa o tej, ta brama piekielna, właśnie taka brama wyjściowa, jakby brama do miasta. In Sprüche 30 gibt es ein ernstes Wort über den Sheol, das ist das gleiche wie Hades. Przy powieściach 30 mamy właśnie podobne słowo tutaj, tak jak tutaj. Der Hades oder der Sheol sagt nie genug, sondern er will immer mehr haben. Sheol, tam jest użyte, nigdy nie mówi dość, ciągle chce mieć więcej. Und der Tod ist auch für uns immer noch etwas komisches, über was wir nicht so wirklich fassen können. Was bedeutet das? I śmierć również dla nas tutaj jest czymś, czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie pojąć, co, jak to jest. Wir sind alle wahrscheinlich schon auf einer Beerdigung gewesen. Z pewnością każdy z nas był na pogrzebie. Es ist etwas Schreckliches für diese Erde. To jest coś strasznego, jeśli chodzi w odniesieniu do tej ziemi. Aber bist du Petrus? Ale czy ty jesteś tym Piotrem, tym kamieniem? Dann ist es nur, ich sage es vorsichtig, ich bin auch noch nicht gestorben und weiß nicht, wie es sein wird, aber dann ist es nur der Durchgang in die Ewigkeit. Jeśli jesteś tym kamieniem, to to jest tylko to, to przejście do wieczności i mówię to bardzo ostrożnie, bo oczywiście sam tego nie doświadczyłem i mówię to z wielką ostrożnością. Die Tore sind groß des Todes, so ist das Bild. Ten obraz tutaj możemy widzieć, że te bramy śmierci, bramy piekielne są ogromne. Aber Paulus ruft in 1. Korinther 15 aus, wo ist du tot? Dein Stachel, wo ist du tot? Dein Sieg. Ale Paweł w 1. Koryntian woła, gdzie jest śmierci żądło twoje? Wenn jemand gerade zum Beispiel von unseren Verwandten oder Bekannten in den letzten Tagen eines vor dem Tod steht, dann wollen wir für ihn beten. Jeśli ktoś z naszych znajomych, z naszej rodziny, można powiedzieć, jest na łożu śmierci, to modlimy się za niego. Wenn wir an ein Krankenbett gehen, jeśli idziemy do kogoś, kto leży na łożu choroby, dann ist es vielleicht nicht gut, Vers 18 am Ende vorzulesen. To może nie będzie to właściwym przeczytać ten 18 wiersz pod koniec. Aber für uns ist es absolut wichtig zu wissen, es ist eine ewige Sicherheit. Ale dla nas absolutnie ważnym jest mieć tą pewność, że jesteśmy po wieki zapieczętowani, że jesteśmy pewni. Der Hades ist der Bereich, wo die Seele und der Geist ist nach dem Tod. Hades to jest obszar, gdzie się znajduje duch i dusza po śmierci. Wir wissen durch die Belehrung vom Neuen Testament, z pouczenia Nowego Testamentu wiemy, dass der Gläubige ins Paradies geht, że wierzący idzie do raju. Aber das ist hier noch nicht offenbart. Ale tutaj w tym momencie jeszcze nie jest to objawione. Aber der Jesus möchte zeigen, ale Pan Jezus chce pokazać, wenn wir an den Jesus geglaubt haben, jeśli uwierzyliśmy w Pana Jezusa, dann sind wir in ewiger Sicherheit. To jesteśmy po wieki pewni. Ich möchte jetzt nichts über Vers 19 sagen. Nie chcę teraz mówić nic na temat 19 wiersza. Das ist noch ein nicht so einfacher Vers. Nie jest to prosty wiersz. Aber das war nicht so mein Schwerpunkt für heute Abend. Ale nie było to tym punktem ciężkości dla, nie było tym głównym punktem na dziś wieczór. Sondern wir wollen einfach mit, ich hoffe, mit einem Eindruck nach Hause gehen. Ale chciałbym, byśmy mieli takie wyobrażenie i z tym poszli do domu. Wir kennen den Herrn Jesus. Znamy Pana Jezusa. Als den Sohn des ewigen Gottes. Jako Syna wiecznego Boga. Und er, der Leben in sich selbst hat, i On, który ma życie sam w sobie, hat uns auch Leben gegeben. Również i nam dał życie. Wir sind jetzt aufs engste mit ihm verbunden. I teraz jesteśmy w tej najbliższej społeczności z Nim. Und egal was passiert, i obojętnie co by się wydarzyło, wir sind auf dem Weg zum Himmel. Jesteśmy w drodze do nieba. Und wenn der Jesus heute kommt, jeśli Pan Jezus dziś przyjdzie, dann hat der Tod keine Chance. To śmierć nie ma żadnych szans. Dann gehen wir direkt in die Gegenwart Gottes. To wtedy od razu bezpośrednio przejdziemy do obecności Boga. Noch kurz etwas zu Vers 20. Jeszcze krótko do 20 wiersza. Auf einmal gebietet der Herr Jesus jetzt. Nagle Pan Jezus przykazuje.
dass sie nicht mehr sagen sollen, dass er der Christus sei. Żeby oni nikomu nie mówili, że on jest tym Chrystusem. Die Tür für Israel ist zu. Ten drzwi dla Izraela zamknęły się. Natürlich konnten sich Menschen noch bekehren oder sich zu Herrn Jesus wenden, aber wir sehen hier, dass es eine absolute Veränderung jetzt gegeben hat. Oczywiście ludzie z Izraela też mogli się nawrócić i przyjść do Pana Jezusa, ale tutaj w tym momencie widzimy taką całkowitą zmianę tej sceny. Und das ist wieder sehr wichtig, um die Bibel zu verstehen. I to jest też bardzo ważne, by rozumieć Biblię. Viele, deswegen vielleicht noch diesen Schlussgedanken. I dlatego właśnie może te końcowe myśli. Viele denken jetzt, Krieg, was bedeutet das in der Offenbarung? Wielu myśli sobie, wojna, cóż to oznacza w objawieniu? Und diese Dinge, diese Fragen kommen. I takie pytania pojawiają się. Aber seitdem klar ist, dass der Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, ale od tego momentu, gdy jest jasne, że Pan Jezus jest synem Boga żywego, und seitdem der Jesus die Versammlung baut, i od tego momentu, gdy wiadomo jest, że Pan Jezus buduje zgromadzenie, ist die Prophetie der Bibel gestoppt. To proroctwo Biblii jest jak gdyby zatrzymane. Und sie geht erst weiter. I to proroctwo będzie, czy idzie dalej, dopiero będzie się spełniało dopiero dalej. Wenn die Versammlung entrückt ist. Gdy zgromadzenie będzie pochwycone. Wir können vielleicht Vorbereitungen sehen, Entwicklungen. Być może możemy obserwować różne przygotowania, jakiś rozwój. Aber dass der Jesus der Christus ist, ale to, że Pan Jezus jest Chrystusem, das ist jetzt nicht das Thema. To nie jest teraz tematem. Sondern wenn wir Menschen rufen, dann rufen wir sie zur Versammlung. Jeśli my wołamy ludzi, to wołamy ich, nawołujemy ich do zgromadzenia. Wir möchten einfach dieses Glück, selig bist du, Bar-Jona. I to szczęście, to co Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś, synu Jonasza. Mitnehmen in unser Leben. Uchwyćmy się tego w naszym życiu. Und diese Verbindung zu unserem Herrn. I ta społeczność, to połączenie z naszym Panem. Mehr pflegen und mehr genießen. Chciejmy więcej pielęgnować i cieszyć się tym. Auch bei allen Dingen, die uns hier auf dieser Erde beschweren. Również w tych wszystkich rzeczach, które nas obciążają na tej ziemi. Aber der Jesus kommt. Ale Pan Jezus przyjdzie. Und dann werden wir vom Glauben. I wtedy z wiary zum Schauen. Przejdziemy do oglądania Jezus Allein. Tylko Jezusa samego.